panią Monikę Bayer z Solidarny 2010, która już od dłuższego czasu jest mieszkała. Pana Grzegorza Kowalczyka, chyba pomyliłam imię zapisane. Leszka, pana Leszka, mój Boże. Pana Leszka Kowalczyka oczywiście. Mówiłam też na pan Leszku. Pan Leszek pokochał naszą szkołę i też jest nie tylko w uczuciach się to wyraża, ale w bardzo konkretnej materialnej pomocy, za co serdecznie dziękujemy. Panią Joannę Gumińską, która za chwilę tutaj dotrze, troszeczkę się spóźni, pojedzie z daleka, która jest przyjaciółką szkoły, wspiera też działania Fundacji dla Polonii, właśnie, która wspiera szkołę. I na koniec zostawiłam naszych serdecznych przyjaciół z Fundacji Aramejskiej, pana Jana Brąskiego z żoną, bardzo serdecznie witam. To jest nie pierwszy raz, jesteśmy różnymi wątkami i działaniami połączeni. Miał być też pan Krzysztof Pawłowski, ale nie wiem, czy dotarł. Ale też witam, jeśli dotrze. I witam oczywiście wszystkich drogich nauczycieli, wychowawców internatu, wszystkich nauczycieli i tych uczących na co dzień, i tych prowadzących zajęcia nadzwyczajne, takie jak samoobrona, czy wychowawców internatu i koło malarskie prowadzących, tak jak pani Róża. Wszystkich drogich kolegów i koleżanki, panią Elę, która też chce zobaczyć, jak występujecie. No a przede wszystkim witam tych, dla kogo dedykowana jest dzisiejsza opowieść. Wszystkich naszych miłych, słodkich, kochanych, małych gości. I tych z przedszkola, i tych ze szkoły. Chcę powiedzieć, że sama jestem bardzo ciekawa, ponieważ młodzież bardzo intensywnie i twórczo pracowała razem z nauczycielami, którym chcę bardzo podziękować potem na koniec. I sięgnęli do samego źródła, czyli do tego, co jest u początków naszej edukacji, do bajek. To jest ciekawe, bo nasi uczniowie ze wschodu raczej znają inne bajki, ale żeby wejść w ten klucz, kod kulturowy Polski, trzeba poznać właśnie bajki. I one budują też poczucie tożsamości i takiej wiedzy kulturowej. W związku z tym taki temat został wybrany, trochę zabawny, ale też naprawdę w istocie swojej głęboko poważny. Tu widzę rodziców też niektórych, więc też ich witam, bo nie zauważyłam. Więc bardzo miło. Już oddaję głos naszym uczniom. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na program poetycko-muzyczny Nadwiślańskie opowieści, przygotowany na okazję obchodów Dnia Polski. Przeniesiemy się do świata polskich bajek, legend i baśni. Będziemy mogli pośmiać się w zabawnych perypetii naszych bohaterów, ale również ukryć mądrość zaklętą w pradawnych opowieściach, piosenkach i poezji. Program Nadwiślańskie opowieści został przygotowany z myślą najmłodszych widzów, których będziemy się starali odwiedzić w najbliższym roku szkolnym. Dzisiaj stajemy przed Państwem, by zdać najpierw egzamin przed dorosłą publicznością. Bo jak pisał nasz ukochany romantyczny poeta Adam Mickiewicz, opowieści gminna, ty arko przymierza,
między dawnymi i młodszymi laty, w tobie ludzka dobroć swego rycerza, swych myśli przędza i swych uczuć światy. Ty zamkniesz oczy i opowiemy bajkę ci. Nie wiem, jak można lubić Goethe. A co, wolisz te swoje rymy? Te wiersze na pamięć? No pewnie, jak masz napisane do rymu, to szybciej wchodzi do głowy. Poza tym, wiesz, że to spoko. Nawet nie chcę słuchać tej gadaniny. Szukajmy map i tyle. Za tydzień sprawdzam z geografii. A my ani B, ani me, ani kukuryku. A psi! Ilu kuszy wszędzie. Do wieczora nie znajdziemy tych atlasów. To jakiś album dziadka, to czapka kapitana. Wasza mama powiedziała, że znajdę was na strychu. Co wy tutaj robicie? Szukamy atlasu z Gerdy. No przecież o sprawdzianie zapomniałaś. Ja? O sprawdzianie? Ja kupiłam sobie nowy atlas jeszcze wakacje. Kujonka. Bo się obrażę i nie powiem wam nowiny. Jakie nowiny? Co tam znowu wymyśliłaś? No, może do tego sprawdzianu z geografii pouczymy się inaczej niż zwykle. Bo będzie w naszej szkole takie przedstawienie. No takie rymowanki o Wiśle, polskich miastach, różne legendy. Może się uda was w końcu pogodzić. Jak to? Co masz na myśli? Och, mężczyźni, typowy, niczego się nie domyślacie. Zresztą już powiem. Chodzi o ten wasz spór. Co jest lepsze, polskie czy geografia? Zainspirował naszą panią i napisała scenariusz do przedstawienia na wiśnackie opowieści. Będziemy recytować wierszy Brzechwy, Tuwim, Ochotowskiej i innych znanych poetów. Wszystko związane z mapą Polski. No nie wiem. Ja będę syrenką warszawską, ale biegnijmy już, pani czeka. Yeah.
za króla kraka, w jaskini pod wobedem żył sobie smok rozrabiaka. Który rozrywek miał wiele, bawił się w wolnych chwilach małego terrorystę. Codziennie w porannym dżuginku pożeram jakiegoś turystę. Co tydzień zaś stawiał Krakowi bardzo dziwne żądanie. Otóż w każdą niedzielę dziewicę chcę zjeść na śniadanie. Przez te jego zachcianki zaczęła brakować panien, więc Krak zaczął myśleć. Jak tu rozprawić się z graniem? Śmiałkowi, co smoka pokona i rozpruje mu brzuszek, obiecam rękę swej córki. Pół królestwa, Mercedesa, komórkę i laptopa, i na zimę kożuszek. Tak więc do Krakowa rycerzy przybyło wielu. Każdy chciał smoka pokonać i żyć jak król na Wawelu. Próbowali na różne.